Na koniec jeszcze odpowiem na dwa pytania. Czy Gniewomir pije? Nie, Gniewko nie pije. Jest w swym postanowieniu konsekwentny, po prostu lubi brać rzeczywistość na trzeźwo. Nawet jeśli to brzmi dosyć absurdalnie, to tak, lubię brać rzeczywistość na trzeźwo, alkohol, nawet w małych ilościach, przesłania postrzeganie rzeczywistości, więc go nie stosuję. A w programie kolacji u mnie było wino bezalkoholowe. Słyszałem też takie zarzuty, dlaczego TVN przyjmuje weganów i wegetarianów i ludzi niepijących, bądź niepijących mało. A dlaczego nie? Ludzie, którzy nie jedzą mięsa, którzy nie piją, też żyją. Są obywatelami tego kraju, więc dlaczego TVN miałby ich nie przyjąć? Tym bardziej, że przecież TVN to taka lewacka telewizja, więc tym bardziej. Dlaczego TVN miałby nie zapraszać do programu ludzi, którzy żyją trochę inaczej niż ogół społeczeństwa? Z drugiej strony, jeżeli załóżmy 80% społeczeństwa je mięso, to nie znaczy, że na mojej kolacji ja muszę też im to mięso oferować. Zresztą to akurat nie było pokazane w programie, ale jak się zasiedliśmy do biesiady, ja powiedziałem coś takiego, wiecie, mógłbym przygotować kotleta na 1008 sposób, tylko po co? Skoro codziennie jecie kotleta w takiej czy innej postaci, generalizuję, ale chodzi o mięso, to raz na jakiś czas możecie przyjść i zjeść coś innego. Tym bardziej, że dla mnie ten program nie jest o rywalizacji na to, kto lepiej ugotuje, tak czy śmak, od tego jest MasterChef. To jest program o tym, żeby po prostu poznawać ludzi przy okazji jedzenia. Jedzenie jest tak naprawdę dodatkiem, jest przyczynkiem do tego, żeby zasiąść i poznać się nawzajem. Więc jeżeli ja nie jem mięsa, uważam, że zabijanie zwierząt jest czymś niemoralnym, nieetycznym, to dlaczego nagle na potrzeby programu miałbym po prostu robić coś, co jest totalnie wbrew mnie i tak naprawdę niczemu dobremu nie służy. Tym bardziej, że nawet mięsożercy jedzą warzywa. Co więcej, jedzą owoce. A więc na mojej kolacji normalnie jedli to, co jadają również przy okazji kotleta. Dziękuję.